Horoskop tygodniowy. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Zobaczmy sobie, co pokaże dzisiaj tarot na najbliższy tydzień od 17 do 23 stycznia. Co wydarzy się i przede wszystkim jakie wskazówki dostaniemy od kart tarota. Witam serdecznie, oczywiście w niedzielę na rozkładzie tygodniowym. Cieszę się, że jesteście. Witam wszystkich nowych słuchaczy. Zasubskrybujcie mój kanał koniecznie z dzwoneczkiem u góry i dostaniecie codzienne powiadomienia o moich filmikach. Także bardzo proszę, zasubskrybuj mój kanał. Proszę również o komentarze. Dziękuję za piękne Wasze komentarze, pełne serdeczności, pełne wdzięczności, pełne energii. Bardzo pozytywnej energii, muszę zaznaczyć. Bardzo mnie to cieszy, ponieważ to mnie właśnie buduje, to mnie motywuje, inspiruje. Zapraszam do więcej komentarzy, kochana grupo. I także Wy pomagajcie sobie, wspierajcie się, piszcie do siebie nawzajem. Piszcie swoje troski, ponieważ problemy miłosne nie są po prostu takie aż banalne i proste, tak, do rozwiązania. Dlatego istnieje taki kanał jak mój. Byśmy się wspierali duchowo w sprawach emocjonalnych, tak? Kochani, zapraszam również do lajkowania, oczywiście na wróżby indywidualne, które również robię, zapraszam na e-mail. Mój adres e-mailowy znajdą Państwo pod każdym moim filmikiem na moim kanale i w komentarzach również umieszczam. Także proszę znaleźć mój adres e-mailowy i napiszcie. Wszyscy potrzebujący, proszę przyjdźcie na wróżby indywidualne, ja wyślę oczywiście warunki. No i wróżby indywidualne odbywają się za pomocą Waszych zdjęć, Waszych osobistych pytań, które zostają tylko u mnie, jak w szwajcarskim banku. No i oczywiście również za pomocą Waszych dat urodzenia, tak? I zdjęć właśnie prywatnych. Także zapraszam. Dobrze, zobaczmy sobie teraz, ups, już mi wypadają tu karty. Co wydarzy się w następnym tygodniu. Dalej czekamy na następne karty. Proszę o karty na następny tydzień. Proszę o karty na następny tydzień. Proszę o wskazówki na następny tydzień. Wow. Proszę o wskazówki na następny tydzień. Proszę na następny weekend, wskazówki. O, już tu karta mi się odwróciła, widzicie? O, następna karta się odwróciła. Okej. Okay. Czyli mamy już wszystko. Zaczynamy, kochani. Co wydarzy się od jutra? Już na dnie kart tarota mamy rycerza kielichów. Rycerz kielichów, który do Was zmierza. Być może jakiś, nie wiem, romansowy facet, romansowa nowa osoba. Jeśli jesteście singlami, szukacie, to nowa jakaś osoba, rycerz kielichów, który walczy o Wasze względy, uczucia, miłość lub jakiś flirciarz, tak, romansowy, który chce z Wami tutaj mieć jakąś relację. No, rycerz kielichów, ta karta obiecuje szczęście w miłości, oczywiście spełnienie miłosne, bardzo piękną, romantyczną atmosferę, harmonię, bardzo piękną fazę, czyli następny tydzień jakiś piękny, jakiś no, miłosny, flirtowy, romansowy, romantyczny. No i tutaj następny tydzień będzie pod, nie wiem, pod znakiem harmonii. Także może się zakochacie po prostu, tak? Tak banalnie mówiąc. Dobrze. W poniedziałek. W poniedziałek Bube de Szczebe, czyli paś buław. Paś buław mówi o jakiejś młodej osobie, która tutaj przychodzi. Młoda osoba wiekiem, która bardzo charyzmatyczna, ognista jest,
dąży bardzo tutaj no, śmiało do celu, jakaś osoba energiczna, no i też to mówi o nowym początku. No, w każdy poniedziałek mamy nowy początek jakichś spraw, tak? Także tutaj ta karta mówi również, że jeśli macie dużo zadań od poniedziałku, to musicie być energiczni, kreatywni, konkretni w działaniu, tak? Energiczni, aktywni, to już mówiłam. Także tutaj coś się zacznie, jakiś nowy impuls do działania, nowa kreatywność, nowe pomysły, nowy projekt być może, tak? Nowe możliwości się mogą otworzyć przed Wami, gdzie musicie jednak wykazać się odwagą i szybkim działaniem. Albo poznacie jakąś nową osobę, jeśli wszyscy, znaczy młodszą od Was lub w Waszym wieku, ale młodym duchem, tak? Która jest aktywna, witalna, młoda, taką młoda emocjonalnie. Co jeszcze chciałam powiedzieć, że jeśli macie dzieci, to może ta karta również oznaczać jakieś sprawy związane z Waszymi dziećmi, które będą jutro ważne, żeby je szybko, energicznie rozwiązać, tak? To czyli dla wszystkich tych, którzy mają ewentualnie jutro jakieś sprawy odnośnie swoich dzieci. No, musicie się wykazać temperamentem, jakby też jeśli są jakieś ważne sprawy finansowe, czy zawodowe, czy nawet sprawy poznania nowego partnera, partnerki, to macie iść pełni motywacji, pełni pozytywnego myślenia. Tutaj ta karta mówi również o wodnikach, lwach, wodnikach, lwach nein, przepraszam, o baranach, lwach i strzelcach. Właśnie myślałam, że coś źle powiedziałam. Tak, o baranach, lwach i strzelcach. Czyli jeśli jesteście Wy z tego znaku, no to musicie Wy być jutro pełni energii. Zaczynać tydzień z buta po prostu. A jeśli chcecie poznać jakąś osobę i to będzie właśnie taka młoda, czy młoda duchem, młoda ciałem, czy młodsza od Was osoba, jakiś partner, partnerka, to być może nawet ona ewentualnie jest spod znaku barana, lwa, strzelca i to by oznaczała właśnie ta karta. Ktoś ognisty, tak, pełen charyzmy, pełen seksapilu. Także coś tutaj nowego rzeczywiście się w poniedziałek wydarzy. We wtorek cztery kielichy, jakby nie widzicie szansy nowej, którą podsuwa Wam los. Smutna atmosfera, jakieś rozpatrywanie spraw z przeszłości, jakieś zastanawianie się, wątpienie, rozczarowanie, smutek po stracie. Natomiast nie zauważacie poprzez to rozmyślanie sentymentalne jakiegoś nowego partnera, nowej szansy, którą podsuwa Wam pod nos los. I tutaj powinniście zauważyć, że coś się pojawia na horyzoncie, co jest ewentualnie Waszą szansą, tak? Tutaj we wtorek jakaś taka, nie wiem, taki nastrój bez motywacji. Nie wiem, czy jesteście obrażeni, czy macie jakiś zły humor, czy jakiś smutek taki Was ogarnia, tak? Przegapiacie właśnie nową szansę i to jest właśnie błąd. Powinniście wziąć tą szansę w garść, tak? I nie powinniście jakby sentymentalnie tylko myśleć o przeszłości lub się, nie wiem, utopić tylko w jakichś rozmyślaniach, tak? Czyli zobaczcie we wtorek jakąś nową szansę, którą podsuwa Wam los, czy w miłości, czy w zawodzie, w karierze, w finansach. W środę powinniście podjąć jakąś decyzję i do drogi, do akcji, tak? Trzy buławy mówią o tym, że trzeba podjąć decyzję i trzeba pozytywnie myśleć, zaplanować coś, popatrzeć na tą drogę, którą macie pójść, i zdecydować się na krok, tak? W kierunku oczywiście sukcesu, w kierunku dobrze rozwiązanych spraw. Czyli przemyśleć i postawić na pozytywną decyzję, na najlepszą decyzję. Jeśli macie, przypuśćmy, jakieś decyzje do wyboru, jakieś alternatywy, to powinniście oczywiście wybrać tą najlepszą decyzję i być gotowi jakby do realizacji tych planów, tak? Tutaj, czyli podjęcie decyzji jakiejś. No i w czwartek słońce, kochani, Dizone, słońce, czyli coś bardzo pięknego, pozytywnego się w czwartek może wydarzyć, kochani.
będziecie się cieszyć w czwartek, miłość czy życie po prostu, rozkoszować się miłością czy życiem, czy rozkoszować się jakąś, nie wiem, wygraną, jakimś pięknym wydarzeniem. No tutaj jest troszeczkę naiwności w czwartek, ale też jest radość, jakiś sukces, czy jakieś bardzo dobre, pozytywne myślenie, coś się uda, czy jakaś dobra decyzja zapadnie, jeśli chodzi o Was, tak? Jeśli mieliście tutaj podjąć jakieś decyzje, to będzie w czwartek jakby tutaj sukces, okaże się, że ta decyzja była dobra, pozytywna dla Was, tak? Tutaj jakby beztroskość, radość, wygrana, piękny czas, piękny dzień, proszę się rozkoszować tym dniem, no piękne myśli, pozytywne myśli. No tutaj też ta karta mówi ewentualnie o oczywiście narodzeniach czegoś, o narodzeniu czegoś nowego, tak? Jakiegoś sukcesu, no bo karta Słońca to oczywiście sukces. Czy sukces w pracy, czy sukces z kolegami, czy sukces w miłości. Jeśli poznacie kogoś nowego, to i w poniedziałek pokazał się jakiś paś buław, tak? No i w ogóle w kartach Tarota na dnie pokazał się rycerz kielichów. Jeśli poznacie kogoś nowego, to będzie to sukces, będzie to piękna, ewentualnie gorąca, namiętna miłość. No ale uwaga, w czwartek znowu jakiś taki tutaj kontra, coś kontra, ponieważ mamy trzy miecze, czyli znowu jakiś ból serca, tak? Ból serca lub trójkąt miłosny. Słuchajcie, jeśli wpadniecie w jakiś trójkąt miłosny, no to oczywiście nie zazdroszczę Wam, bo tu jest smutek, ból, nie wiem, krwawienie serca, bardzo bolesna jakaś taka, nie wiem, rana w sercu, bolesne doświadczenia, wow, jakiś konflikt, no nie wiem, rozczarowanie, miłosna zadra, jak tak powiem, jakieś znowu tutaj rozstanie ewentualnie, ponieważ no, ten trójkąt jest nie do zniesienia, tak? No i bardzo bolesny taki dzień, czy uczucia takie bolesne, tak? No rozczarowanie pokazuje się tej duże, po jakiejś kłótni, jakiejś, nie wiem, jakimś rozstaniu, jakimś nieudanym tutaj związku, ewentualnie być może wyjdzie coś na jaw, że to jest trójkąt, tak? Czyli to nie będzie takie piękne, jak sobie wyobrażaliście. Uwaga, bo czwartek tutaj taki piękny dzień i w piątek tu znowu taki dół, tak? Dół, jakaś taka, nie wiem, no znowu rana w sercu, gdzie błagacie jakby tutaj z bólu, tak? Wręcz o pomoc. No ale uwaga też na trójkąty miłosne, by się nie wpakować w jakiś trójkąt miłosny, kochani. Teraz mówimy o sobocie, niedzielę, czyli o weekendzie, tak? W sobotę wyszła papieżyca, czyli to jest kapłanka. Kochani, kapłanka mówi o jakiejś tajemnicy i powinniście jakby tutaj uważać, że jeśli poznacie kogoś nowego, żeby właśnie ten ktoś przed Wami nie ukrywał jakiejś tajemnicy. Tutaj musicie się kierować swoją intuicją, ponieważ ten ktoś może ukrywać, że jest w związku, że ma kogoś, ma jakąś inną partnerkę, czy żonę, czy rodzinę, a Wam będzie tutaj, przypuśćmy, nie wiem, do Was będzie smarował cholewki, jak to się mówi, tak? Więc bardzo bądźcie tutaj ostrożne, uważajcie na wszelkie sekrety, na wszelkie jakieś tutaj kombinacje. I jeszcze uwaga, kochane, ponieważ tutaj jest też, że powinniście zostać jako papieżyca, jako kapłanka, powinniście zostać wierne swoim priorytetom, swoim zasadom, swoim regułom gry, tak? Ponieważ kapłanka kieruje się jakby wyższym poziomem swoich reguł, tak? Swoich priorytetów dla niej ważnych, więc nie wyzbywajcie się dla kogoś, kto Was ewentualnie tutaj troszeczkę ściemnia, okłamuje, czy Wam daje jakąś iluzję, czy łudzi, tak, Was. Po prostu nie dajcie się zwieść i nie rezygnujcie ze swoich, no, wartościowych reguł, tak? Tutaj jeszcze coś chciałam powiedzieć, że kapłanka też wychodzi w kartach Tarota jako kochanka, więc uwaga, by się rzeczywiście, bo w piątek mieliśmy trzy miecze, czyli żeby się nie wpakować w jakiś tutaj związek trójkowy, gdzie będziecie tylko wyłącznie w roli kochanki, jako trzecia. Także jeśli Wam to nie odpowiada, to nie pakujcie się w ogóle w tą historię. Tylko zostawcie po prostu to i bądźcie wierne sobie.
Dobrze, czyli tutaj to było w sobotę i aha, jeszcze ważne jest, żeby w sobotę po prostu mieć czy posłuchać swojej intuicji. Co wam podpowiada intuicja? Jeśli kogoś poznaliście, jeśli chcecie iść na randkę, jeśli czujecie, że intuicja wam podpowiada, ojej, ten facet może coś kręci, może on jest w związku, może ma żonę, to pamiętajcie, w sobotę macie uwierzyć swojej intuicji, ponieważ to jest bardzo silna karta intuicji. W niedzielę rycerz monet. Rycerz monet to oczywiście osoba spod znaku byka, panny i koziorożca, która tutaj walczy o coś stabilnego. O coś stabilnego. Jeśli wy jesteście bykiem, panną i koziorożcem, to powinniście wy, to jest wasza karta, i powinniście wy zawalczyć w niedzielę o coś stabilnego. Czy o stabilnego partnera do stabilnego związku, czy o stabilną pracę, stabilne finanse, stabilne różne sprawy rodzinne, tak? Waszą stabilizację, wasze bezpieczeństwo. O tym powinniście pomyśleć, jeśli jesteście spod tego znaku. Jeśli spotkacie taką osobę, takiego rycerza, który walczy o stabilność, tak? Spod znaku byka, panny, koziorożca, to wierzcie, że on ma bardzo jakieś stabilne, poważne w stosunku do was zamiary. I karta ta jeszcze oznacza, że powinniście, że, czy możecie, nie powinniście, ale możecie tej osobie zaufać, tak? I tutaj chodzi o coś trwałego, o zbudowanie czegoś trwałego. Ta osoba również chce zawalczyć o wasze względy. Także tutaj postawić też na bardzo jakby dobre, stabilny rozwój waszych spraw, tak? No i ta karta mówi również o tym, że jeśli poznacie kogoś takiego, to ten ktoś ewentualnie może być też wierny w miłości, czy będzie po prostu chciał rzeczywiście coś takiego bardzo długotrwałego, czy właśnie wartego tutaj poświęcenia temu czasu, tak, ponieważ jest to osoba, która też pragnie stabilnego związku, stabilnej relacji. Lub pamiętajcie, jeśli szukacie pracy, macie jakieś tam, nie wiem, plany finansowe, to też w niedzielę należy wziąć sprawy w swoje ręce i tutaj planować, rozmyślać, pisać, tak, wysyłać jakieś tam, nie wiem, e-maile, żeby tutaj rozwinąć Wasze sprawy finansowe czy zawodowe, pomyślnie, stabilnie, by zadbać, zawalczyć o Waszą tutaj stabilność, tak? Na różnych poziomach. Także nie wiem, no jeśli chodzi o sprzedaż, kupno domu, tak? I tak dalej. Tutaj w niedzielę szukajcie anonsów, patrzcie, reszerzujcie i tu może się wyłonić coś rzeczywiście bardzo, no, takiego solidnego. Taki jest tydzień, no pełen różnych takich emocjonalnych skoków, powiem szczerze. Tutaj jakby coś nowego się szykowało, ale również jest tutaj smutek, rozczarowanie, niewidzenie szansy, negatywne myślenie, ale również podjęcie decyzji, jakaś radość, sukces w jakimś wymiarze, powiedzmy sobie. Ale uwaga, by nie wpakować się w historię jakąś nową, trójkową, tak? Słuchać swojej intuicji, słuchać swojej wiedzy, priorytetów, trzymać się swoich racji, argumentów i zawalczyć o swoją stabilność lub jakiś stabilny związek, stabilną sytuację. Także życzę Wam oczywiście pięknego tygodnia, wszystkiego dobrego, spełnienia wszystkich Waszych spraw pozytywnie, marzeń. Ale również życzę Wam tutaj pięknej intuicji, byście słuchali głosu swojego serca, swojej intuicji. Jeśli nie wiecie, co zrobić w jakiejś sprawie, to napiszcie na wróżby indywidualne do mnie. Zapraszam serdecznie. Do usłyszenia, kochani. Pięknego tygodnia. Do usłyszenia już wkrótce.